Siemano, siemano. Sobota. Nikt nie ćwiczy oprócz nas, tak? Mamy zawody. Maciek w niedzielę, ja w sobotę. Tak jak obiecaliśmy, dzisiaj będziemy robić taki już ostatni trening. Taki ostatni mocny trening. Przynajmniej ja na pewno będę robił mocny. Maciej. Tak jak Sebastian wspomniał, dzisiaj jest jeden z ostatnich treningów przed zawodami Strongman, bo wiadomo, w przyszłym tygodniu będziemy jeszcze trenować, ale to już będą treningi bardziej takie, będziemy robili stacje, jakieś pompowanie i tak dalej, żeby łapać tę świeżość na weekend. Sebastian ma w sobotę Champions League w Holandii, ja Puchar Europy w Kartuzach. Ja dzisiaj przetrenuję wszystkie konkurencje, które mam na zawodach w Kartuzach. Zapomniałeś dodać, że walczymy oboje o Polskę. Dokładnie. Ja dzisiaj przetrenuję wszystkie konkurencje, które będę miał na zawodach, tylko je przetrenuję tak na 60-70%, bo już się nie chcę zajeżdżać, powiem wam szczerze, że czuję ostatnie te ciężkie treningi, już jestem przemęczony, jakiś tam dyskomfort, ból gdzieś w kolanie, gdzieś w barkach, więc teraz będę łapał świeżość. Tak pokrótce, na zawodach w Kartuzach będziemy mieli pierwszą konkurencję, nosidło 340 kg, 2 razy 15 metrów, wygrywa ten, który to najszybciej zrobi. Druga konkurencja będzie 5 belek od 140 do 170 kg. Wygrywa ten zawodnik, który jak najszybszym czasie zaliczy wszystkie te belki. Kolejna konkurencja, mamy Joka 450 kg, 15 metrów i powrót z kaczorem 220 kg. Potem mamy Viking Press około 220 kg na barki i kończymy w kulach od 110 do 200 kg. Ostatnia kula, 5 kul i wygrywa ten, który jak najszybciej te kule zrobi. Ja dzisiaj wszystkie te konkurencje przerobię, ale przerobię je na znacznie troszkę mniejszych ciężarach, żeby się tylko dzisiaj pobawić, układ nerwowy przygotować do wysiłku, który będę miał w weekend. A to sama? Ja wam powiem, że ja się cieszę, że nie startuję u Maćka, bo bym chyba się połamał. Takie ciężary, że masakra. No, ja w Holandii będę miał pierwsze wyciskanie maszyny na barki o wadze 150 kg, przyciąganie tira, nie wiem czy to będzie z liną, czy bez liny. W każdym razie w sposób chodzony, będę miał kulę do 180 kg, bodajże ostatnia kula, tam wcześniej się tam nieistotne. Oprócz tego Joka, chyba 420, zegar i szczerze mówiąc nie pamiętam ostatniej konkurencji. Uchwyt Herkulesa, ale tego nie pamiętam, bo mam to gdzieś, bo i tak jestem z nim słaby. No więc jakby, no ja dzisiaj chcę spróbować tą maszynę na barki jeszcze raz mocno. Potem zrobię prawdopodobnie jakoś belki lekko z Maćkiem, tak dla sportu. Na pewno dzisiaj będziemy chcieli zrobić nosidło, tylko że ja tam też do 290 chyba dzisiaj zrobię razem z Maćkiem. Spróbuję zasymulować sobie dzisiaj zegar, opuszczając Joka troszeczkę niżej. Do wysokości zegara, no i na końcu, jeżeli zdrowie pozwoli, to kulę. No ja dzisiaj jednak będę chciał tą piątkę spróbować rzucić, bo tam ostatnio mam też 180, więc nie chciałbym się zawieść na zawodach. I jakby taki jest mój cel na dzisiejszy trening. No i pozdrawiamy Karola. Mocno! Raz! Ładnie! Dobra, zostaw! Zostaw! Mocno! Wdech! Hop! Zajedziesz! Kurwa, mocno z łuk! Na gumę. Ładnie. Dobra, jak już jesteśmy, to jesteśmy. No jesteśmy, słuchajcie, zrobiliśmy platformę na barki, zrobiliśmy nosidło, tak jak żeście widzieli. Ja chciałem jedną długość zrobić, ale Seba mnie namówił, zrobiłem dwie długości, te tak. 290 kg. Głupio było wracać później. Ta, nie pasowało, mówiła, dobra, zrobię to tak. I tak mamy w Kartuzach dwie długości, no to będzie fajnie tak, że się przyzwyczaję do tego odkładania i znowu zabierania tego nosiła. To wejdzie ci to na dobre. Dokładnie. A no. Chęci były, czuję się w miarę okej.
Robimy kolejną konkurencję teraz Joka. Joka zrobimy też lekko, tak do 330-340 kg, żeby się wybiegać. Plan był taki, że będziemy teraz robić belkę, ale mówię, Seba, nie zmieniajmy butów, bo potem ubierzemy buty do powerliftingu i zrobimy belkę i potem pobawimy się szczekulami, no bo te buty są do tego potrzebne. No, tutaj odnośnie mojej maszyny, Maciej wstawi filmik, gdzie ją zrobiłem bardzo ładnie czterema krążkami, a czy zrobiłem 8-5, przekonacie się na zawodach, bo będę miał takie same obciążenie tam. Myślę, że to zależy od twojej głowy tak naprawdę, bo siłę na to masz, od regeneracji i od głowy. A teraz robimy Joka. Zaczęliśmy pierwszą serię od 210, kolejna 250, 290, 330, 340 skończymy. Taka szybka akcja na Joku, żeby go przetrenować lekko, żebyśmy byli przyzwyczajeni. Ja jeszcze potem zobaczę, może zrobię z Maćkiem jakieś belki, a jak nie, to zrobię sobie zegar i kulę i na tym skończę dzisiaj. Nie ukrywam, że dzisiaj czuję się trochę już zmęczony. Wczoraj niepotrzebnie na siłowni robiłem siady i tak te nogi już mam lekko poprzemęczone, więc dzisiaj nie będę tak szalał na maksa jak chciałem, ale i tak robię ciężki trening. Ale jestem ja tutaj i ja sobie motywuję, żeby ten trening jakoś wyglądał, żeby się nie poddawał i żeby zapierdalał, żeby zrobił to, co jest zaplanowane, niekoniecznie tym ciężarem, którym chciał, ale ma być przerobione te konkurencje, które były ustalone. Nie interesuje mnie to, jedziemy. Dokładnie, do zobaczenia. Gotowy? Start! Dawaj, dawaj! Szybko! Tak jest! Uwaga, drzwi. Co, jak się czujesz? Powiem ci, że się czuję spoko, tak trochę przygasam teraz. Ale że ciśnienia ci strasznie wywaliło, ale szybko żeś szedł. Przygasam troszkę, w sensie takim, że taki jestem, jakby przetreningówka nie działała, nie? Ale ogólnie powiem ci, że te warunki dzisiaj są takie ciężkie. Dzisiaj tam parno strasznie. Widać, co się dzieje. Ja też ci zamulam i tak trochę nie jestem motywacyjny. Ale to już jakby nie było, to już jest nasza, tak powiem, trzeci bój dzisiaj, tak? No. Nosidło, platforma na barki. Teraz belki. Ja coś może z Maćkiem jednak zrobię z tych belek. Jakoś tak nie chce mi się czekać samemu na te kule. A że w zegarze zawsze byłem dobry, to zrobię go dobrze na zawodach. O, nie będę dzisiaj robił zegara. Sorry, że was oszukałem, ale małe zmiany w planie. No dobra, Maciuś. No. Widzimy się za chwilę na belkach. Spokojnie. Ale ty nie rób na raz. Weź sobie teraz jeszcze raz, zrób normalnie. O. Weź sobie ją wkręć. Spokojnie. Nie spiesz się. Połóż ją ładnie na brzuch. Mocno. Mocna wkrętka. Pewnie u góry i z nóg. Dobrze. Ja dzisiaj nie mam dnia. Dobra. Dawaj. Chciałbym umieć tak robić. Chyba ta najlepsza, co? No super ci poszło. Nie spieszyłem się, starałem się, wiesz. Nie, naprawdę, no zajebiście, technicznie pięknie. Start! Lekko, dawaj! Jeszcze lżej, dobrze, jeszcze raz. Trzeci najlepiej. Ile ty byś miał? Na zawodach ile byś miał? 5 belek, tak? Tak. Ostatnia, słuchaj, ile? Ma pamięć, że najgorsze dla mnie co jest, to jest ta śliska koszulka. Nie zmieniałem tego, bo niech jest teraz gorzej, bo potem ubiorę czyściutką, niespoconą i ona, ta belka się będzie kleić. A to nam się strasznie ślizgają, musiałem bicepsami dociągać, ale dobrze. Ty masz 170 ostatnią belkę? No taki mam plan. No będzie co robić. Dobra, teraz kule. Zaraz się widzimy. Panowie, co teraz będziecie robić? Teraz ostatnia konkurencja, kule. Zobaczymy ile pójdzie. Ja tutaj założyłem sobie swój ekwipunek. Nie wyobrażam sobie robić bez opasek na przedramiona. Zresztą tutaj Grzesiu Szymański przyzna mi rację, że tak najlepiej jest.
Nie wiem, jak Maciek uważa, ale ja lubię. Słuchajcie, ja kulę robię bez kleju, bez żadnych... Bez kleju! Bez ekwipunków, tak jak Mateusz Kryszkowski. A potem jak wyjdzie klej na zawodach, to będzie ogień, będą te kule latały, będą same się rzucać. Dobra Maciek, to ja ci dzisiaj przypilnuję, żeby piątka wyszła bez kleju. Oglądajcie. Seba, kula numer X, w ekwipunku. Bardzo ładny. Kula numer X, bez ekwipunku. Kiedyś była lżejsza. Teraz będzie kula. Kula numer Z. Ładnie. Dobrze. Spokojnie, weź ją w kulni sobie lewa, prawa, żeby głęboko ją chwycić. I mocno do góry sobie. Hop. I hop. Dobrze. Ale brudno. Moja, twoja, lewo, prawo, do boku chwyć. Na tym go ładnie ten i hop. Tak jest, i tu poczuć. O, o. Słuchajcie, wrzucił i tym akcentem kończymy dzisiaj trening. Powiedziałem sobie, że jak tego dzisiaj nie wrzuci, to nie wychodzi kurwa stąd. I nie będzie burgera. Bo trochę nie wykonał planu na platformie na walkę. Mówię, jak nie wykończasz jeszcze w kulach, to już... po prostu... Powiem wam szczerze, że raz tam, dzisiaj nie mam dnia z jakiegoś tam powodu, a dwa, przed treningu zawziąłem bez sensu, dobrze zrobiłem to dzisiaj, a nie na zawodach, wziąłem za dużo przed treningówki i mnie tak wyłączyło przy największych ciężarach ciśnienie, że po prostu gasło mi światło. Dobrze, że tego zrobiłem to dzisiaj, nie zrobię tego za tydzień, pojem i będzie dobrze. Zawsze jestem tego zdania, jeżeli jakieś nowe suplementy wdrażamy, nie testujmy ich nigdy na zawodach, tylko są od tego treningi. Na treningach próbujmy, a na zawodach jak wychodzimy zawsze jedziemy na sprawdzonych środkach, jemy sprawdzone rzeczy, żeby się potem nie rozczarować. Tak? Stary i głupi, o. Ale dobrze, że to stało się dzisiaj. Słuchajcie, 5 dzisiaj konkurencji zrobiłem, ogólnie jestem zadowolony. Seba myślę, że na początku musiałem go zmobilizować, było ciężko. Na początku treningu, żeby się chłop odpalił, ale odpalił się, zrobił. Zrobił w ostatniej konkurencji to, co miał zrobić, a nie chciał w ogóle jej robić. Nie chciałem, już byłem spakowany w zasadzie. No, Maciek, ale teraz kurczę... Dawaj, bo stąd nie wyjdziesz. No to mówię, dobra. Słuchajcie, my kończymy ten odcinek. Widzimy się jeszcze w środę, będzie Tomek i Paweł Piskosz na treningu. My już z sobą raczej trenować nie będziemy, jak już to, jak jest rozciągania, gumy, takie rzeczy, żeby łapać świeżość na weekend. Zamieciemy halę. Dokładnie. Trzymajcie się, pozdrawiamy. Miłego weekendu.